A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Darkwood. Moczary, ciąg dalszy. Ostatnio sobie tę kryjówkę tak zabezpieczyłem bardziej. Czuję się już tutaj zdecydowanie pewniej niż na samym początku. Całkiem nieźle to wygląda. Coś ma mnie tu na oku. No ale to nie groźne takie. Tu się coś świeci, tu jakieś oczka są, ale to już się do tego przyzwyczaiłem. Poznaliśmy też nowych kupców. Trzej, tak się nazywają, no nie da się ukryć. A nasz stary znajomy kupiec tutaj leży, źle skończył niestety. No tak to wygląda. Jeżeli chodzi o dalsze wyprawy, no to chyba wszystko dobrze wygląda. Łopata, wytrychy, zbrojka, bandażyki, źródło światła, coś do wypalania grzybów czy śluzów, czy co to tam było, co mieliśmy tutaj w kryjówce. Jeżeli bym coś takiego znalazł, no to będziemy wypalać. No i pistolecik, wiadomo. Musi być. Benzyna jest, zarówno w pile, jak i w agregacie tutaj mieliśmy. Studnie naprawiałem. Chyba wszystko w porządku. No to co my dzisiaj porobimy? Lewa strona obadana, góra obadana, prawa strona, no też powiedzmy, że obadana. Sugerowane dwie lokacje, wioska i chata w pobliżu złomowiska. To nam się szybko zaznaczyło. No to chyba ta wioska, nie? Skoro jest tak blisko, nawet ostatnio namierzyłem przejście do tej wioski, tam było widać, więc no można by się tam wbić od razu. Tylko może tak, wezmę pistolet, bo to nigdy nic nie wiadomo, czego się tutaj spodziewać na tych nowych lokacjach. Co prawda trochę się już tutaj w poprzednim odcinku pokręciłem, ale to... O, ale na przykład żadnych sideł nie mieliśmy. Okazuje się, że na moczarach również w sidła można się wpakować. Nie tylko w grzyby przez przypadek, ale również w sidła. O, no dobra. Tutaj będzie chyba to wejście, nie? Widać nawet jakieś kolejny. Te zwłoki to przeszukiwałem. Tak jest. No dobra. No badajmy sobie. Jest jakiś wóz. Taki chyba nie clickable. Jakieś zwłoki. O, z paskiem zdrowia. Zobaczmy. Oj, nawet można to bić tutaj coś. Martwy człowiek, pająk. Na dwa hity. Easy. I dziwne mięso do przodu. O. Nie, myślałem, że zaraz zaczną jeszcze w większej liczbie stąd wychodzić. Dobra, mogę iść w prawo, mogę iść w lewo. Może jednak pistolet. No ja to się trzymam zazwyczaj lewej strony w gierkach, no to trzymajmy się tego, ostrożnie. No, tutaj coś widać. No ale dobra, jak lewej strony, to lewej strony. To mi wygląda na jakieś takie posłanie, legowisko. Więcej grzybów. Kruki. Coś musiało je spłoszyć z ogromnej korony drzewa górującej nad wioską. Być może... No dobra, rozglądamy się. Tutaj coś jest. No ale dobra, trzymam się lewej strony. Chociaż mógłbym sprawdzić, nie? Może jakiś clickable, coś to jest. Coś tu słyszałem. No chociaż nie, to chyba te drzewa takie dźwięki wydają, nie? No dobra, idziemy dalej. Palec na spuście na wszelki wypadek. Dobra, przez okienko sobie przejdę. Widzę tutaj taka półka charakterystyczna, takie już mieliśmy w tej gierce. I za każdym razem ta półka się okazywała kontajnerem i tym razem również dwie flary. No na początku jeszcze za dużo nie mam tego sprzętu różnego typu, więc zbieram wszystko. No na razie taki względny spokój tutaj. No ale lepiej mieć się na baczności. Może wiecie co, jakąś lampę sobie wezmę, bo tutaj wkroczyłem w te zabudowania. O, teraz od razu lepiej. No teraz to ja sobie mogę tu chodzić. O, grzyby znalazłem. Dobra. Widzę traktor. Czyli pewnie będzie paliwo. Złodzieje, napis. Tafuk. Idziemy do traktora. Tak jest, paliwo i złom. I jest drewno też. Biorę wszystko.
Coś słyszałem chyba. Stanowczo coś słyszałem! Bagniak! Jak on mnie wystraszył! Da fuk! Dziwne mięso. Dobra, zbroję mi trochę tam uszkodził. Ale chyba nic mi nie jest za bardzo. Złodzieje. Dobra. Z wody wyszedł, ale wyglądał podobnie jak ten potwór, którego widzieliśmy, jak szliśmy na te moczary tam pod ziemiami, nie? Też się taki ujawnił na chwilkę, ale nic mi nie zrobił. To chyba to samo było. Nie, no, to było groźne. Ostrożnie, to jest to drewno, które brałem, nie? Tak jest. Przez ten korzeń chyba nie przejdę. Tu coś jest dziwnego. Wygląda jak jakiś obraz Matki Boskiej. Trup z baterią. Trup na baterię to jest. Znowu motywy... No, takiego bezczeszczenia motywów chrześcijańskich, nie? Ciekawe. A wziąłem to sobie. Może będzie można komuś pokazać. Dobra, ostrożnie. Zobaczmy tutaj. Tu był ten traktor. Dobra. Trzymajmy się cały czas tej lewej strony. Tu jakiś grzyb. I dalej przez okno? Nie, przez żadne okno idę tędy. Okej, kamulec. Rupiecie! Mogę kopać! Łopata, mam. Dobra, kopiemy. Może coś ciekawego uda się wykopać. No i łopata się ładnie... No, złom, dwie sztuki. To reperacja łopaty kosztuje dwa złomo i dwie deski, nie? To tak trochę średnio. Dobra, trzymam się lewej strony. Idę tędy, ostrożnie. Okej, może tu? Nasłuchuję uważnie. Jest jakiś trup. Słyszę, słyszę. Pewnie znowu jakiś aligator. Tu z tyłu. Nie! Łopata! Jaki fuks! Wypaliłem cały... Ale groźne to jest! Dobra, weź ty się proce kulecz. Ale ciężko zareagować. On wyskakuje i przerywa ataki. Kurde! Dobra, weź to procek przeładuj. Masakra. No ale nikt nie mówił, że będzie łatwo, nie? Na bagnach. Wręcz przeciwnie. Mówiliście, że będzie ciężko. No ale podoba mi się. Dobra, jakiegoś drugiego załatwiłem. Może pilnował jakichś ważnych zwłok. No, prowizorycznej dubeltówki, panie, no to mi się podoba. Prowizoryczna dubeltówka, to znamy jej moc, nie? Dobra, sprawdźmy to. Złodzieje znowu. Dobra, wchodzę. Na podłodze wydrapane jest słowo złodzieje. Skrzynka, możemy przeszukać bez używania wytrychu. Mapa, jakaś spalona chata namierzona. Okej. Niech będzie spalona chata. No, tutaj półka. Benzyna. No i co? Mogę kamień wywalić na przykład. Niech tak będzie. To tak głupio, żebym już wracał do kryjówki, nie? Dopiero co tutaj przyszedłem. O kurde. Nie sięgnął mnie. Całe szczęście. Znowu mięso. Dobra, sznurek nie będzie potrzebny. Powiedzmy, że go wyrzucę, wezmę mięso.
Nie miałem gdzie uciekać tam przed nim. No dobra. Tu coś jest. Czy można się tam jakoś dostać? Może tak, wejdę sobie tu jeszcze. Bo tu są jakieś drzwi. Dzień dobry. Trup otwórz, to nie. Trup przeszukaj, to tak. Nie no, złom to ja bym chętnie brał. O, chwilka. Złom to akurat... No już się zaczynają takie problemy z tym wszystkim. Dobra, wywalam te pochodnie. Jakby co to tutaj leży, pamiętajcie. Trup otwórz. Nope, nie chcę otwierać trupów. No ale jeden do przeszukania był. Dobra, tutaj namierzone wszystko ładnie. Przeszukane. Czy tędy dam radę przejść? Nie bardzo. Przez te okna małe chyba nie mogę przechodzić. Nie, tylko przez te duże. Dobra, chodźmy w takim razie tutaj. Pójdę sobie teraz tutaj do tego domku. Ostrożnie. Oho, jest trup. Kto tam? Coś tam jest. Aha, trup taki. Zaraz tam pójdę, tylko jeszcze tutaj chciałbym wszystko wiedzieć. Chyba grzyby widzę. Mamy miejsce? Chyba mam miejsce. Grzyby to się akurat stakują, w przeciwieństwie do mięsa, nie? Tak, grzyby się stakują. No ale ktoś tam jest. Dobra, może zobaczmy od razu, co? Bo tu zacznę gdzieś chodzić zaraz dalej. A jest ktoś. I ma plecak z rybami. Z rybami. No i co ja mam zostawić? Materiał. To na sprzedaż nawet duży. Znaczy, sporą wartość ma, nie? Baterie zostawię. Dobra, bierzemy ryby. A co to? Blokada? Usuń? No, jakiś skrót sobie zrobiłem. Kaleka to jest. O panie. Patrzcie na jego nogi. Na takiej desce z kółkami się porusza. I deską podpiera. Trzyma kamień. Na wypadek, gdybym był jakiś agresywny, to może taki przygotowany jest. Poczekaj, psia krew. Ty jesteś żywy. Starzec wyciąga przed siebie rękę, błądząc nią w powietrzu. Ty nie jesteś stąd, nie? Nie możesz być, nie? Wszystkie chłopi pomarli. Zostałem tu sam. Ja i... W końcu odnajduje moją rękę i chwyta za nią. Przez chwilę milczy, ściskając mnie kurczowo. Później słyszę, że mamrocze coś szeptem. Nic, kuźwa, nie mam, panie. Nic mi nie zostało. Tyle tylko... ten wózek, psia krew. Jego wzrok zatrzymał się gdzieś pod dziurawym sufitem stodoły. Co? Starzec gwałtownie podskakuje. Co tam mówisz? Czuję, jak jego długie paznokcie wbijają się w moją dłoń. To nie jest żadne drzewo. Wygląda jak drzewo, ale te twarze... Znam ja je, psia krew. Co do jednej znam. Wszystkie takie bliskie i wszystkie fałszywe. Tfu! One to nie są prawdziwe, o nie. Od wielkiego dzwona dziękuję Bogu, żem oślepł. I już nie muszę ich oglądać. Starzec puszcza moją dłoń, by oprzeć się z ulgą o wyłamane oparcie krzesła. Brzydzę się, kurwa, tym plugastwem, psia jego mać. Tym, kurwa, ścierwem. Słyszę ciągle to jego żałosne mamrotanie. Chmurne to, kuźwa, jak noc. Jakbym miał temu czemuś uwierzyć, że jest człowiekiem. Że moją Anuśką jest niby. A już ci, tfu. Starzec wyciąga nagle w moją stronę obie ręce, prawie przy tym spadając z wózka. Chwyta się mojego rękawa.
czuję, jak jego cały ciężar spoczywa na mnie. Ty, chłopie, ty masz nogi i masz ręce, nie? Silne ręce. Błagam ja ciebie, błagam, psia krew, pozbądź się tego szkaractwa z mojej wioski. Nie zniosę dłużej jęków tej szkarady. Chcę umrzeć w spokoju, psia jucha, chociaż umrzeć w spokoju. Posłuchaj mnie, myślałem o tym długo. Na myślenie to miałem dużo czasu, psia mać. Oczy starca rozszerzają się, jego źrenice stają się mleczno-białe. Czuję, jak wspina się po moim płaszczu. Musisz piwnicę znaleźć, starą jaśkową piwnicę. Ja pamiętam ją, jest zaraz obok drzewa. Drzewo jest zbyt wielkie, więc jak się go górą nie da, to trzeba dołem. Musisz piwnicę znaleźć. I tam po pewniaku są korzenie tego drzewa, nie? No a jak? No pewnie. Musi mieć korzenie psia krew. Właśnie tam są. Zniszcz je. Targaj, rwi, połam w pizdu. Znajdziesz jakiś sposób, nie? Wiem, że znajdziesz. Starzec ześlizguje się po moim płaszczu prosto na swój zniszczony wózek. Przez chwilę szuka po omacku swojego kamienia, którym podpiera się o zabłoconą ziemię stodoły. Dziękuję ci, dziękuję. No taka postać. Chyba mamy questa, co? Pokaż przedmiot, zdjęcie drogi. Starzec wziął w dłonie zdjęcie, pomacał je, wyjął z kieszeni jakieś szkiełko i przystawił je sobie pod nos. Droga, droga do domu. A bzdura, kuźwa, raczej droga do szaleństwa. Plotkuj. Lata temu, kiedy jeszcze wzrok miałem w miarę dobry, to ludziska tędy chodzili. Wychodzili z chałup i szli o tam, gdzie teraz stoi to przeklęte drzewo. Często w nocy wychodzili, tak by ich nikt nie obaczył. Po kryjomu szli tam w głęboki las i już nie wracali. Niektórzy to gadali coś, że do domu wracają, ale mało który, bo większość cichcem szła. A ja tam nie wiem, ziemia się zmieniła, drzewa ogrodziły od reszty świata. Tyle, że dom mój zawsze był tu. Później wrosło z ziemi to wielkie, jęczące szkaractwo. Przejście zagrodziło i koniec. Od tamtej pory nikt już tędy nie przeszedł. Może wędrowcy znaleźli sobie inne miejsce. A może tylko pozdychali na bagnach, jak i my tu. Gdybyś znalazł gdzieś kółka, dwa takie małe kółka, żeby mógł swój wózek naprawić, to może też byś na tym coś skorzystał. O, widzicie, jest sugestia. No, kiedyś to inaczej wszystko wyglądało. Wpierw las się zmienił, drzew przybyło. Odcięło nas. Pojawiła się woda i zalało pola nam. Ludzie z głodu to już szaleństwa wyprawiali. O jedzenie się pobili. Nikt tu już nie mieszka. Wszyscy pomarli. Kiedy... niekiedy tylko. Mężczyzna ścisza głos. Niekiedy słyszę kroki. Budzą mnie w nocy. Ciche szuranie bosych stóp. Szuranie i dzwonki jakby. Pojawiają się znikąd, oddalają się w kierunku drzewa, a potem wracają. Mijają mnie i cichną. Są jak koszmar, psia jucha, koszmar. A co ty tam gadasz, psia krew, znowu? Starzec pochyla się w moją stronę, marszcząc brwi. Wózek? Nogi wojna mi zabrała, a świnie i chałupę to już te kurwie syny psia jebana mać. Ale to już lata po wojnie, choroba, że niby tam się kryła. Tak mówili, a Anuśkę to zaraza mi zabrała. Został mi wózek i ta ziemia. Dobra, tu już się powtarza, widzę. No dobra, coś o kółkach, o drzewie, no dobrze. Tu jakiś taki skrót nam się zrobił. Zanim wyjdziesz, zobacz, proszę, czy dasz radę zrobić coś z drzewem. No chętnie, ale... A to gdzie indziej mam iść, tak? A drzewo? To gdzie? Idziesz w przeciwną stronę. Co, gdzieś tu na górze, tak? No dobra, idę tu. Nic nie mówi?
Może dobrze idę. Dobra. O, tu jest jakiś truposz. Sierp. A, no dobra, zamiast czego mam wziąć sierp? O, materiał, ryby. To mięso się zaraz popsuje. Dobra, wezmę sierp. Niech będzie. Właz do piwnicy. A mówił coś o podziemiach, nie? To może tutaj pod to drzewo się wchodzi. Dobra, zobaczmy. W ogóle to latarnia mi się tu wyczerpuje. Wyrwa w ścianie piwnicy musiała powstać przez rozrastające się korzenie. Ostrożnie. Ja wiem, to jest to, co mieliśmy w nocy kiedyś. To na to nie można patrzeć, mówiliście. Aha, no ale tu nic nie ma, dobra. To ja już kojarzę te obiekty. Kto to? To ja, Procek. YouTuber. Czego tu szukasz? Nagrywam odcinek. Odejdź. Nope. Stopy powoli zapadają mi się w grząskie, miękkie dno. Z trudem wykonuję kolejne kroki. Zupełnie jakby ktoś trzymał mnie za kostki. Woda, wejdź. Woda jest mętna i ciemna. Korytarz jest prawdopodobnie bardzo długi. Czuję, że nie starczy mi tlenu. Bez zbiornika z tlenem nie uda mi się przepłynąć przez to przejście. A, no to smutek i żałość. Nie ma innej drogi. Zbiornik z tlenem. Były tam jakieś butle w kryjówce, ale to nie były z tlenem, nie? To były wybuchowe butle. No to chyba tu nic nie wymyślę. 16 jest w ogóle. Dobra, tu już chyba nic. Gadające drzewo, przyjrzyj się. Drzewo jest gigantyczne. Jego kora pozostaje w ciągłym ruchu. Miarowo pęcznieje i zapada się w sobie, jak przy oddychaniu. Widzę wyrastające z pnia drzewa sylwetki ludzi. One też się poruszają, jakby gestykulując w zwolnionym tempie. Dziesiątki ust wygłaszają swoje kwestie jednocześnie, tworząc jednolity, gwarny pomruk. Pomiędzy konarami dostrzegam wzrok mężczyzny. Spogląda prosto na mnie. Jego ciało, podobnie jak innych istot, wydaje się być integralną częścią drzewa. Ma powykrzywiane kończyny i potwornie zdeformowaną twarz. On jako jedyny zauważa moją obecność. Jego ręka delikatnie unosi się, wskazując coś na horyzoncie ponad dachami zrujnowanej wioski. Usta mężczyzny poruszają się, ale szum pomruku pozostałych zagłusza jego słowa. Kopnij w drzewo z nadzieją, że głosy zamilkną. Spróbuj się wspiąć. Przyjrzyj się ustom mówiącej do mnie postaci. Choć postać wypowiada słowa bardzo powoli, jest zbyt wysoko, bym mógł odczytać z ruchu ust, co dokładnie do mnie mówi. Wydaje mi się, że jednym ze słów jest radio lub radiowa. Mamy radio w kryjówce. W ogóle motyw z radiem był też na początku gry, no nie? Pamiętacie, tam jeszcze w domu doktora? Spróbuj się wspiąć po drzewie. Kora jest śliska i miękka. Jej fałdy uciekają mi spod butów i dłoni. Czuję, jak wystające z pnia ręce łapią mnie za ubranie. Nie jestem pewien, czy chcą mnie ściągnąć na dół, czy może przyciągnąć do siebie. Z trudem uwalniam się z uścisku. Wspinaczka jest niemożliwa. No to kopnij w drzewo z nadzieją, że głosy zamilkną.
kopię z całej siły w pień drzewa, łamiąc gałązkę wyrastającą z pomiędzy korzeni. Boli! Cichy głos wydobywa się tuż pod moimi nogami. To głowa wrośniętego w korzeń człowieka. Cały pokryty jest korą, jego usta wystają ledwie kilka centymetrów ponad błoto, a podniesione do góry ręce przypominają gałęzie. Jedna z nich jest wyłamana przy łokciu. Jej kikut krwawi lepką mazią, która zamiast spływać w dół, pnie się powoli do góry, formując świeżo wyłamane przedramię. Okej. O, przyjrzyj się jeszcze. Zauważam uśmiechniętą twarzyczkę zerkającą na mnie zza gromady śpiących, zbitych w kiść głów. Nie zważając na otaczający chaos, przygląda mi się w milczeniu z uwagą i zainteresowaniem. Tuż obok ogromny mężczyzna ze spokojem nuci jakąś melodię. Kołysanka niknie w przytłaczającym hałasie panującym wokół drzewa. Kurde, jakby całe rodziny tu zostały pochłonięte, nie? Ktoś tam może kołysankę śpiewa jakiemuś dzieciakowi, coś, uśmiechnięta twarzyczka, kurde. No, grzyby. Szesnasta 20. Policja! No ja nie mam na to to wezmę. Pigułkę to ja mogę łyknąć nawet. Zeszyt ze spisem żywności. Stary wielostronicowy zeszyt prawie w całości zapisany. Spis prowadzony był każdego dnia. Notatki urywają się we wrześniu 86 roku. 8:20. Nie, 28. 8:20. 6 sztuk ziemniaków. No okej. Dzień później, tak? Rok 83, zmarł Józek. Zostało nas 26. A to ile zostaje im jakby jedzenia, tak? 6 sztuk ziemniaków, ale udało im się zyskać jeszcze pół kromki chleba, jakieś 2 litry benzyny, plus jeden ziemniak józkowy. Aha, bo Józek zmarł, to zabrali mu ziemniaka. No dobra. A tutaj co? Brak jedzenia, tak? A tu co, są na minusie? Jeden pies. Trzy... minus... A nie, to nie jest minus, to po prostu, że taki stan jest, tak? A jak coś doszło, to jest plusik. To nie, że minus, tylko myślnik. 3 sztuki ziemniaków tutaj są. Tutaj 4 sztuki ziemniaków, 3 sztuki ziemniaków. No jakoś sobie tu radzili. Aż się wpis urwał. Benzyna. Dobra, zostawię mięso, bierzemy benzynę. A może tu jeszcze coś? Właz do piwnicy. Właz do piwnicy chaty zablokowany jest od środka. Po śladach na nim można stwierdzić, że ktoś próbował go bezskutecznie wyważyć. Nie można wejść. Może jakieś inne wyjście będzie tam, jak było to podwodne przejście jakieś, nie? Może na przykład tutaj od drugiej strony. Dobra, tutaj nigdzie nie przejdę. Mogę jedynie się wrócić. 17. Podejdź, no podejdź. Piwnica jest zalana, co? Mam rację? Psia krew. Wszystko tu jest, kurwa, zalane wodą. Starzec spojrzał za siebie, jakby czegoś szukał. Co? Czego? A tak, tak. Słonie, psia jego mać. Widziałeś ty kiedy słonie? Są. Mamy tu te słonie. Mieszkają tu w wschodniej części mokradeł. Ich chata znajduje się w gęstwinie zalanego lasu. Nowy wpis w dzienniku. Butla z tlenem, dobra. Od kiedy nas tutaj psiajucha las zadusił, trzymają się z daleka. Nie lubią nas, słonie przeklęte. A już ci butle takie mają z tlenem. Dużo tych butel, kuźwa. A jak piwnica zalana po sufit, to pewnikiem taka butla się przyda, nie? A, widzicie, jakieś słonie mają butle. No wątpię, żeby to były słonie. Pewnie coś podobnego do słonia.
jakaś istota dziwaczna, zmutowana, podejrzewam. No ale dobra, jest jakiś punkt zaczepienia. Może coś tam zaznaczył na mapce. I coś tu jest. Może cmentarzysko słoni, faktycznie. Jakieś takie krzyże dziwne, ale nie, no, pewnie nie. 17.05. Dobra, jestem zapchany, już nie będę więcej sprzętu chyba zostawiał, chociaż no korci mnie, żeby tu jeszcze pochodzić. Może jeszcze gdzieś tu sobie... Wycieraczka w kwiatki. Może gdzieś tu sobie jeszcze zajdę. Klucza potrzeba, metalowe, czyli jak metalowe, to nie wyważę, tak? To mi mówiliście. To nie wygląda zachęcająco. O, grzyby. Aha, to tutaj wróciłem w sumie, nie? Dobra, następnym razem sobie pójdziemy w prawo. Tylko nie wiem, tutaj pewnie wrócę dopiero wtedy, jak będę miał te butle z tlenem, co? I od razu porobimy więcej. Tu grzyby ostatnio zbierałem. Tak mi się wydaje. Chociaż może warto by tam sprawdzić do końca wszystko. 17.46, dobra, już nigdzie nie będę na pewno szedł. Wezmę sobie łyka ze studni, chociaż za bardzo tego nie potrzebuję, no ale wykorzystamy ten łyk. Bo raz dziennie mogę tak zrobić, no to zrobię. Może tak, grzyby najpierw trzeba, bo tam pozostawiałem jakieś, ale... Trzeba to wszystko, już blisko poziomu. Cyk i jakiś będzie level zaraz pewnie. Tak jest. No to adrenalina. Jeśli będę bliski śmierci, moje ciosy będą dwukrotnie silniejsze. I to jeszcze mieliśmy. No to może być fajne. Raz dziennie będę mógł stać się niewidzialny dla wrogów, o ile nie będę się poruszać. No to może być dobre. Trzeba by to przetestować. No i jedziemy dalej. Nie mogę już wstrzyknąć sobie więcej esencji. Aha, czyli mam maksymalny level, tak? No to w sumie mogłem więcej zostawić grzybów, a wziąć coś innego. Ale ryba się nie psuje. Ryba się nie psuje. A mówią, że psuje się od głowy, nie? Może będzie można ją sprzedać tym handlarzom, co? Zostawimy ją. No grzyb mi się pewnie popsuje, zanim będzie ranek i coś będę mógł sprzedawać. Czyli maksymalny level. Łe? To łatwo. Czyli co? Czyli już w ogóle nie muszę zbierać grzybów ani mięsa, tak? Nie muszę zbierać grzybów ani mięsa. Dobra, na razie to wszystko pozostawiam sobie. Zrobię jakiś jeszcze ten. Dobra, popsują się, to się popsują. No nie, no flary to mam zostawiać, tak? Dobra, flary jakieś będę miał, latarnie sobie odłożę, łopata jest, włączymy agregat już. Niech sobie będzie, lampy ostatnio podsuwałem, wygląda dobrze. Okej. Mamy jakieś pułapki, mamy lampy, łopata w dłoń. Czyli to doszło, tak? Raz dziennie będę mógł stać się niewidzialny, a ile nie będę... Dobra, trzeba to będzie przetestować jakoś. Jakby co... A zbrojki nie mam, mogłem sobie zbrojkę zrobić. Popsuli mi zbroję. No dobra, jakoś tutaj przytrzymam bez tej zbroi chyba, co? Mam nadzieję. Tutaj sobie stanę. Będę własnym ciałem podtrzymywał lampę, jakby jakieś wstrząsy były albo inne dziwne zjawiska i miałoby mi lampkę odsuwać. No i zobaczymy. No, bez zbrojki, procek, no. Muszę jakąś zbrojkę sobie jeszcze schować tutaj do tego schowka, żeby to było pod ręką w razie czego. O, tu mam w ogóle flary też. Jakieś deski sobie wezmę, może coś będę w nocy zabijał dechami. Nigdy nic nie wiadomo, będę hałas robił, tak? Czyli mięsa już nie muszę zbierać.
Była taka pasywka w międzyczasie do wzięcia, jak znaczy, no, w międzyczasie, jak zdobywaliśmy te levele, że chyba grzyby mnie mogą leczyć, nie? Jakbym je zjadać, jakbym je zjadał, nie? Coś tam chyba takiego było. Będzie można sprawdzić jeszcze chyba. Chociaż nie, już nie będzie można chyba sprawdzić. No bo przy piecyku to tylko się tam pojawiały te skille, jak brałem. Ale coś tam chyba takiego było, nie? Znaczy, drewno mnie na pewno mogło leczyć, była taka pasywka. A może zawsze mnie mogą grzyby leczyć, jakbym jadł? Ale nie, chyba nie. Chyba tam taka pasywka była. Będę się musiał upewnić, bo jeżeli by się okazało, że to jednak grzyby mnie mogą leczyć tak po prostu, no to mógłbym je tam sobie podjadać czasami. Dobra, uwaga, 20. W tej chwili. Ostrożnie. Nasłuchujemy, wyczekujemy. Wszystko pozabijane tu ładnie. No ale znienacka też mi tutaj coś może wyjść, nawet niekoniecznie przez drzwi, jak się okazuje, tak? Czy tam przez okno, więc... Pytanie, czy to jest jakoś sygnalizowane wcześniej? Już słyszę jakieś tupanie. Ciekawe, czy ta pasywka, czy ona działa, jak już mnie coś zobaczy. Ja to włączam i co? I nagle znikam, jak się nie poruszam, to przestają mnie widzieć? To jest interesujące. Bo jeżeli to by trwało tam przez jakiś taki w miarę solidny czas, to nawet można by w ten sposób sobie jakby załatwiać bezpieczeństwo na jakiś tam procent nocy, nie? Ostatnia końcówka, jakby coś się tutaj działo niezbyt bezpiecznego, to zawsze by można się schować i niech sobie się tu kręcą i chodzą i co mnie to wtedy obchodzi, nie? Pytanie, ile to w ogóle trwa? Nie ruszam się. Jak rozwalą, to wtedy się dopiero ruszę, pójdę za te. Bo może zrezygnuję, ale jakoś nie wydaje mi się. A to niszczył ten mebel. To... Paszczur. Co on tu robi? A czemu on jest taki... A czemu ja tego nie mogę... O nie, to jest to. Nie mogę się na to patrzeć. Ten paszczur jest czymś tam pokryty. A może to też trzeba wypalać tutaj? Coś tam wpadło. Ten paszczur się uwolnił. Dobra, teraz go chyba mogę... bić. Zrobię trochę hałasu, ale jednak... Nie mogę tych nóg tutaj przeszukać. Postawię sobie dodatkowe sidła. Wyjmę sidła. Postawię sobie jeszcze jedne. To już tak na przyszłość. Poprzestawiało mi lampki, no ale dobra, już nie będę teraz nimi szurał tutaj. Martwy kąsacz. Tam kąsacz to paszczur jest przecież. Ale widzieliście? Był pokryty tym takim czymś i nie mogłem go... I nie mogłem go w ogóle ruszyć. Ciekawe. Szósta. Robimy test. Kameleon. Zobaczymy, ile to w ogóle trwa. Bo raz na dobę mogę to wykorzystać, to wykorzystujemy. O 6:20 to odpaliłem, no powiedzmy mniej więcej. Tutaj widać, jak przemija.
O, zobaczymy, czy mnie zauważy. Niby stoję w świetle, jeżeli w ogóle zdąży wejść. Ale tylko mebel tam niszczył. Godzinę trwa tak chyba, nie? Dobra. Dobra, nie będę sobie łopaty psuł już tutaj o nich. Na mięsie mi nie zależy, bo i tak już nie mamy tego poziomu. Jakby. Tylko zastanawiam się właśnie z tym, że nie mogłem go atakować, nie? Ciekawe. Może powinienem nosić pochodnie jednak ze sobą na takie przypadki? Może jakieś takie zabezpieczenia mogą mieć? Bo to wyglądało graficznie, tak jeżeli chodzi o animację, grafikę tej osłonki paszczurowej, to wyglądało tak samo jak ta osłona tej skrzyni tutaj, nie? Więc może... Może by trzeba było jakieś takie wypalania stosować, ale to masakra. No ale nikt nie mówił, że będzie łatwo na bagnach, nie? Dobra. No ale już coś znowu się dowiedziałem. Postawmy pułapki. Żeby to już było zrobione. Paszczury. Czyli godzinę to trwa, tak? No tak średnio przetestowałem, czy by mnie zauważył w tym świetle. No ale zakładając, żeby mnie nie zauważył i godzina do przodu z 12 godzin nocnych, no to zawsze jakieś zabezpieczenie dodatkowe, nie? Dobra, trzeba tu odbudować parę rzeczy, to... Zbuduj. Desek potrzebuję, no ale to tam mamy jakieś, nie? Tu mi wszystko poniszczyli, trzeba będzie drewno zdobywać. Znaczy tak, jakiś tam pieniek też miałem, zaraz się tutaj tym zajmę. Może wyłączę agregat, bo tutaj akurat dużo światła to nie potrzebuję w tej kryjówce. W tej poprzedniej to mi się tam światło przypominało nawet... Przypominało, jejku. Przydawało nawet w dzień. Przydawało nawet w dzień, ale tutaj to tak średnio. Na pewno pieniek, tu są jakieś dechy... No ale tych desek to by się jednak więcej przydało, co? No ale dobra, jakoś sobie będziemy radzić. Ważne, że jest też złom. Materiał sprzedamy za chwilę. Łopatę można by naprawić, nie? Ale to też kosztuje deski chyba, nie? Dziwne mięso. Nadaje się do kotowania, z czasem gnije. Mogę zjeść. Ale nie wiem... Nie wiem, czy chcę. No to może jednak nie była pasywka, tylko po prostu ja mogę jeść mięso. Mi się coś tam pomyliło. Dobra, latarnie też na pewno sprzedamy. Na pewno sprzedamy te ryby. To może sprzedam te grzyby, bo widzę, że jednak się jeszcze trzymają. Może zdążę. Może to coś warte jest. Handluj. Mogę? Mogę. No szału nie ma, ale dobra, sprzedajemy od razu. Ryby też. Ryby, grzyby, dzikie węże, to. No to potwierdź. Co bierzemy? Bierzemy druciki. Czyli tego już nie muszę brać. Bierzemy amunicję. No, nawet to jeszcze wezmę. Bierzemy złom. Potwierdź. Bierzemy dechy. Nie sądziłem, że będę w tej gierce jeszcze dechy kupował, no ale... Najwyraźniej. No, nawet te wezmę sobie jeszcze. Dobra, mamy dużo tej reputacji. Dobra, na razie starczy. Jest dobrze. Czyli tak, tutaj wszystko porobione. Agregat. W porządku, trzeba będzie dolać paliwa. No zbuduję tutaj, zbuduję. Trzeba to naprawiać. No normalnie muszę dechy kupować. Kto by pomyślał? No kończą się te dechy już tu znowu szybko.
No ale dobra, drzwi odbudowane. No tu trzeba będzie jeszcze to jakoś porobić inaczej. Tak, tak. Flary. Może niech sobie będą tutaj na razie. Aha, no jeszcze tu mam pieniek przecież do przetworzenia. Dobra, dobra, to się jeszcze deski zrobi. I trzeba będzie kombinować dalej. Na pewno nie chcę od nich tutaj coś więcej. Gwoździe mamy, nie? Piła. Jest pieniek. Jeszcze 6 desek mi się udało zrobić. Dobre i to. No tę łopatę no, trzeba by naprawić też. No, zaczynają się problemy z zasobami. Handlarz tutaj leży cały czas. Dobra, zostawmy tę amunicję, póki pamiętam. Czyli tak, to... prowizoryczna dubeltówka. Na pewno zbrojkę chciałbym zrobić, też póki pamiętam. Nawet zrobię... aha, szmat też trzeba do... Kurde, może szmaty jeszcze wziąć od tych handlarzy? Co tu się dzieje w tej grze? 2 szmaty ma ta. No dobra, no wezmę. Wezmę jeszcze te taśmy. Tam ostatnio brałem, ale wezmę więcej. A wezmę pigułkę leczącą też. Muszę na coś wydawać tę reputację. Nigdy nie wiadomo, czego tu znowu zabraknie w tej grze. Na tych moczarach. Dobra. Tutaj pigułki się fajnie stakują. Mamy jeden bandażyk jakby co. Dobra, zrobię sobie jeszcze jedną zbroję. Zaniesiemy ją tam do tego pomieszczenia, gdzie się bronię. Dobra, mamy taśmy już więcej tutaj. No to mi się podoba. Kamienie jakieś niech będą. Benzyny mamy sporo. Mogę zrobić dodatkowy wytrych. Będzie 4. Bardzo dobrze. Tu jeszcze mamy gwoździe. 18 gwoździ to nie jest dużo. Może jeszcze gwoździe wziąć. Mógłbym jeszcze gwoździe wziąć. A czemu nie mogę... A trzeba szmat, żeby lampę zrobić. No to, żem zrobił teraz. No brakuje zasobów. Jest dobrze. O, sierpa się jeszcze potrzebne. Czy tam sierpu? Sierpa. Butla gazowa to nie wiem, ale sierp sprzedam. I wezmę gwoździe. Powiedzmy. Może pigułki wziąć? Dobra. Zamykam się. No dobra. Magazynek zostawiam taki pojedynczy. To zgodnie z planem tam zaniosę. No nie wiem, no naprawiłbym tę łopatę, ale będzie problem. No muszę mieć naprawioną łopatę. Dobra, naprawiamy łopatę. Łopata naprawiona. Jeszcze jakieś deski są. Coś tam będzie można zrobić. Są deski? Jest 8 desek. Gwoździe, dobra. Może niepotrzebnie te płotki jednak robiłem, co? Myślałem, że tych desek więcej będziemy znajdować, a to nie ma łatwo. Tu jest dobrze, tu nie zabijamy nic, tylko tam. No chyba wolę zabić dechami drzwi, niż robić tę szafkę na razie. No chyba, że dam radę i to, ale obawiam się, że... Zbuduj... Potrzebujesz 6 tutaj. A żeby to po prostu zabić dechami... Potrzeba tylko 3. Dobra, zabijam to dechami.
Może znajdziemy jakieś dechy i jeszcze przed nadejściem nocy zdążę tę szafkę zrobić po prostu, nie? Może tak być. Potrzebujemy więcej sideł na pewno. Tu są te flary, zbrojkę sobie tu zostawię zgodnie z planem. Dobra, zrobię jeszcze sidła. No, złom też schodzi. Tutaj to... Ale dobra, sidła są ważne. To się naprawdę fajnie sprawdza. Mamy 8 sztuk złomu. Dobra. Stawiam pułapkę. I dwie pułapki tutaj do schowka, żeby były na noc. Jedna, druga. Dobra, wytrychy są. 5 desek. No te deski trzeba oszczędzać. Dobra, niech na razie będą tutaj. Gwoździe też. Może w ciągu dnia się uda znaleźć jeszcze jakieś dechy, to byśmy zrobili to i znowu byłbym przygotowany bardzo dobrze na noc. Znaczy bardzo dobrze, no powiedzmy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby z jednym bandażykiem tylko chodzić. Nie mam tej lampy, to mnie martwi. Pochodnie gdzieś tam wywaliłem, żeby miejsce sobie zrobić. No już chyba nic tutaj nie wymyślę. Kto by pomyślał, że szmat mi zabraknie nawet? Szkoda, że materiału nie można na szmaty przerobić. No dobra. No ale nie jest źle, no. Teraz taki survival się zaczyna robić. Nie tylko ze względu na jakieś takie bezpośrednie zagrożenie, ale również ze względu na to, na samą jakby taką strategię zabezpieczania się, nie? Dobra, jakieś pigułki będę przy sobie miał. Paliwa mamy dużo. Nawet bardzo dużo. Butelki są, nie ma szmat. Dubeltówkę. No dobra. No to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. W następnym odcinku, sam nie wiem, no może to sprawdzimy tu jakoś, jeszcze się tu przejdę. Może jakieś szmaty znajdę? No coś trzeba będzie pokombinować, ale z drugiej strony, no tutaj niby jakieś butli z tlenem trzeba. To i tak tu będę się wracał, no ale można by przeszukać, jeszcze zajść tutaj i jakoś wzdłuż krawędzi może iść, co? Zobaczyć, może tu się uda do tego dojść. I trzeba by jakoś te obszary obadać też prędzej, czy później już byśmy mieli ten fragment. Też mi tam pisaliście, że żebym tak bardzo dokładnie nie obchodził, ale to wiadomo, jedni widzowie lubią tak, inni inaczej. No, zobaczymy, przemyślę to jeszcze. Trzymajcie się, na razie.